Elverum Sorsell. I on oczywiście obejmuje w tej chwili prowadzenie. Andreas Wank, 26. zawodnik klasyfikacji generalnej. Ach, piękny, daleki skok w granicach 90 metrów. Zadowolony jest Andreas Wank. Wydaje się, że to będzie jak na razie najdłuższy skok. Na pewno to będzie najdłuższy skok. 91 metrów. A więc zaledwie 2,5 metra bliżej niż rekord skoczni. 93,5 metra. Na taką odległość w 2001 roku pofnął tutaj Łukasz Kruczek, asystent Hannu Lepistö. Więc Andreas Wank obejmuje w tej chwili prowadzenie. Na drugim miejscu Elverum Sorsell. A teraz Mario Innauer. Syn słynnego Antona Tonia Innauera, mistrza olimpijskiego z Ekplesid, wicemistrza z Innsbrucka, a także wicemistrza świata w lotach narciarskich. Ja to jego syn w powietrzu, również skok powyżej 85 metrów. Nie wiem, czy jury zaraz nie postanowi przerwać tych zawodów i obniżyć nieco rozbiegu. 88,5 metra, taką odległość osiągnął Mario Innauer. 54. zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, był 20 i 24 w Bischofshofen. Tutaj zajmuje jak na razie drugie miejsce. Musiał zejść na chwilkę z belki startowej Shohei Tochimoto, 37. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 9 razy w tym sezonie Japończyk wskakiwał do pierwszej 30. 82 metry, taką odległość osiągnął Shohei Tochimoto. Widzą Państwo, jak mocny jest wiatr. Jest znak dany od trenera Katsutoshi Chiby i Shohei Tochimoto w powietrzu. Ładnie ułożony, daleki, daleki skok, bardzo ładnie. Bardzo ładne, dalekie, przepięknie ułożył się, idealne wyjście z progu, ładnie nałożył się na narty. Ta rotacja była odpowiednia i jakże daleki skok, ponad 90 metrów, myślę w granicach 93. Tak jest, 93 metry, a więc zaledwie pół metra bliżej od rekordu skoczni. Wydaje się, że rekord skoczni Łukasza Kruczka z 2001 roku jest dzisiaj zagrożony. A teraz reprezentant Kazachstanu Jewgeni Karkov. Krótki, zupełnie nieudany skok. 4. zawodnik Mistrzostw Świata z 2006 roku w Kraniu, Łukasz Rutkowski. Bardzo dobrze spisywał się reprezentant Polski podczas treningu wczoraj, gdzie był jednym z najlepszych, i dzisiaj 84,5 metra. Co pokaże Łukasz Rutkowski podczas serii konkursowej, aby poleciał jak najdalej. Tak jest, przepiękny skok, ustał, ależ ma silne nogi ten chłopak. Wcisnęło go tam w przejściu. 93 metry skoczył Shohei Tochimoto. 94 metry, a więc najdłuższy skok serii konkursowej jak na razie. Bardzo dobrze, brawo Łukasz Rutkowski, to lądowanie. Drugie miejsce, a więc Shohei Tochimoto wyprzedza na razie naszego reprezentanta, ale to ze względu na noty za styl. Urban Zamerink, reprezentant Chorwacji, 59,5 metra zaledwie w pierwszej serii. Teraz już na pewno jest dalej, ponad 60 metrów, tylko teraz pytanie, jak daleko. 94,5 metra, naratował się bardzo daleko, to już przed tym wypłaszczeniem wylądował Łukasz Rutkowski. To już prawie niemożliwe jest wykonać telemark, klasycznie wylądować, dlatego lądował na dwie nogi, wcisnęło go tam w tym przejściu. Krzysztof Miętus będzie mógł wykonać swój skok. Jest, Adam Celej dał znać i Krzysztof Miętus ruszył. Dobrze, ładnie założył się na nartach, ale coś skrócił w tej ostatniej fazie lotu. Podobnie jak Andrea Morasi, którego szarpnęło tam, ratował się przed upadkiem. Tak tutaj wyglądało to w pierwszej fazie bardzo dobrze. Tutaj podeszły nieco narty do góry, później odeszły od Krzysztofa Miętusa i niestety odległość nie jest zbyt imponująca. 77,5 metra. 18-latek. Przepraszam, 17 lat ma ten skoczek. Armin Csukovics, 60 metrów, Tochimoto, Rutkowski, Wank, Innauer i Kauhanen. Tak wygląda klasyfikacja generalna. Tochimoto 3 punkty wyprzedza Łukasza Rutkowskiego. Czekamy na skok reprezentanta Węgier. Jest zielone światło i Janusz Siragi mógł dać znać swemu zawodnikowi. Oj! Zupełnie nieudany skok. Zawalił tę próbę Armin Csukovics. 60 metrów skoczył serii próbnej. Jak będzie teraz? Za chwileczkę zobaczymy odległość reprezentanta Węgier. Zupełnie nieudany skok. Wiadomo na pewno, że Armin Csukovics już pożegnał się z konkursem indywidualnym. ...57 metrów. Dopiero 34. miejsce, a więc... 89 metrów w serii próbnej. Kenneth Gangnes z Norwegii. To może być bardzo daleki skok. Tak jest. Jest daleko, w granicach 80, myślę 6-7 metrów. A więc kolejny z zawodników, który przekracza punkt konstrukcyjny średniej krokwi. Dokładnie 88,5 metra. Taką odległość osiąga reprezentant Norwegii. A więc oglądamy coraz dłuższe skoki. 5. miejsce jak na razie zajmuje. Wysoko wskoczył Norweg. Ale co pokaże Andreas Strolz, reprezentant Austrii, 83 metry. To także jeden z zawodników, którzy mają tutaj aspiracje medalowe podczas tego konkursu. Jak będzie teraz? Wysoko i daleki skok. Wielkie brawa dla Andreasa Strolza. Tak jest, pokazał klasę. Bardzo ładnie, pięknie ułożony w powietrzu, wysoko wyszedł nad zeskok, złapał to powietrze, to noszenie i w granicach 90-92 metry. A więc Tochimoto, Strolz, Rutkowski, Wank i Innauer to pierwsza piątka, a teraz w 44 numerem Gregor Deschwanden. Jakżeż inny to był skok od tego, co oglądaliśmy w wykonaniu Andreasa Strolza. Bernie Schädler na Państwa ekranach uśmiechnął się tylko, patrząc na skok swego podopiecznego. 17-latek Gregor Deschwanden, 78,5 metra. Może teraz Dawid Kowal na belce startowej, a to Adam Celej, trener. Jest sygnał i Dawid Kowal ruszył. I jak wyjdzie ten skok naszemu reprezentantowi? No nie tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli. Musiałby zostać tam popełniony przez naszego reprezentanta jakiś błąd. Chyba nie nakrył odpowiednio nart, za płasko troszeczkę poleciał i w granicach 80 metra lądował, dokładnie 78,5. Dawid Kowal. A za moment reprezentant Bułgarii Władimir Zografski. Wspomnę, reprezentanci Bułgarii, Rumunii, Węgier, a więc bardzo egzotyczne kraje, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, pojawiają się na Mistrzostwach Świata Juniorów, ale to dobrze, bowiem kibice mają okazję również zobaczyć zawodników z tych krajów. Ach, i upadek, jaka szkoda! Jaka szkoda! Władimir Zografski wylądował w granicy 80 metra, dokładnie 81. A więc dobry skok, chociaż niezadowolony był trener, a do tego jeszcze upadek, co już zupełnie pokrzyżowało plany. Widzą Państwo dopiero 30. miejsce Władimira Zografskiego, a więc trener Winterlich na pewno zadowolony nie jest. Jak na razie większość, praktycznie 90% zawodników skacze tutaj dalej. Już widzą Państwo, jest. Dał Werner Radmajer sygnał. I Thomas Thurnbichler w powietrzu. Ojej, ależ to fatalnie wyglądało. Na całe szczęście nic się nie stało temu zawodnikowi. Ależ błąd przy wyjściu z progu. Lewa. Tak jest, tutaj lewa narta złapała mu powietrze. Cudem, dosłownie cudem Thomas Thurnbichler uratował się z tej sytuacji. Wyglądało to bardzo groźnie. Tak jak swego czasu tutaj przed rokiem Jan Mazoch podczas konkursu Pucharu Świata. Identycznie na początku to wyglądało tak, że lewa narta złapała powietrze, przepraszam, prawa narta złapała powietrze. A to już reprezentant Słowenii Primož Roglič. Ładny, daleki skok, spokojny. 87. zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. W granicach 85 metrów. Taką odległość osiągnął Primož Roglič, 83,5 dokładnie, i aktualnie zajmuje 16 miejsce. Kolejny z reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Nick Farrell, 19-latek. Przypomnę, Mistrzostwa Świata Juniorów w Zakopanem na Średniej Krokwi. Na starcie 80 skoczków, a to z 62 numerem Nick Farrell. Na razie numerem 1 jest reprezentant Japonii Shohei Tochimoto, wicemistrz świata z ubiegłego roku. Na drugim miejscu Austriak Andreas Strolz, na miejscu trzecim Łukasz Rutkowski. i 33 miejsce reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Jak Maciek spisze się podczas zawodów w Mistrzostwach Świata Juniorów. Dobry, ładny, daleki skok powyżej 85 metrów. Ładny stylowo, brawo Maciek. Obok tutaj obserwował skok swojego syna Rafał Kot, fizjoterapeuta naszej kadry oczywiście, 87 metrów. Ładny, piękny stylowo skok Maćka Kota, 88 metrów i jak na razie 8 miejsce. A więc już wszyscy Polacy oddali swoje skoki. A to ładny skok Atle Ronsena Pedersena z Norwegii. Miał spore starcie z trenerem pierwszej kadry skoczków niemieckich Peterem Rohweinem. Heinz Kuttin pokłócili się między sobą. Heinz Kuttin zarzucał Rohweinowi, że nie korzysta z usług jego juniorów, jego skoczków, że nie chce wspomagać reprezentacji, dawać szansy tym młodym zawodnikom. Musiał interweniować niemiecki Związek Narciarski, by załagodzić ten spór. Jest sygnał i Severin Freund rusza. Bardzo jestem ciekawy, jak poradzi sobie w tych trudnych warunkach ten niemiecki skoczek. Czy nie jest to daleki skok? To nie jest daleki skok. Nieco ponad 80 metrów, ale tym skokiem Severin Freund raczej przekreśla chyba swoje szanse na walkę o tytuł Mistrza Świata. Poczekajmy na pomiar odległości. Za moment powinniśmy przekonać się, jaka dokładnie 80 metrów. Przypomnę, 1 metr na średniej, na skoczni normalnej, czyli o punkcie umiejscowionym na 85 metrze. 1 metr to 2 punkty. No i teraz Paweł Karelin, ten, o którym wspominałem. Co pokaże świetnie spisujący się skoczek, który kapitalnie radzi sobie w zawodach Pucharu Świata. Jest 29 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jak będzie teraz? Dobry, daleki lot, dobry skok w wykonaniu Pawła Karelina. Brawo, brawo. Problemy przy lądowaniu wprawdzie były. Dobre wyjście z progu, ładnie tutaj przyjął sylwetkę, pięknie ułożył się w powietrzu, szeroko prowadzone narty. W granicach 90, myślę, 91 metrów. Na miejscu drugim ze stratą pół punktu jest Austriak Andreas Strolz. Na miejscu trzecim 127,5 punktu Łukasz Rutkowski, najdłuższy skok pierwszej serii. Andreas Wank na miejscu czwartym, na piątym Paweł Karelin, Mario Innauer, Kenneth Gangnes i Mats Picho. 10. belka startowa była podczas serii pierwszej. Myślę, że sędziowie nie zmienią belki startowej. W dalszym ciągu z 10. platformy ruszać będą zawodnicy. Trwa mrożenie rozbiegu tym ciekłym gazem. Tak, przygotowany rozbieg spokojnie i bez problemu, jak mówią tutaj organizatorzy, wytrzymuje 2-3 godziny w nienaruszonym stanie. No, mieliśmy tutaj prawdziwą loterię, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Jest już na naszych ekranach reprezentant Słowenii Primož Roglič. 83,5 metra w pierwszej serii, taką odległość osiągnął Słoweniec. Ładne wyjście z progu, zachwiało nim troszeczkę podczas lotu, ściągnęło go nieco na lewą stronę. Przed 80 metrem lądował Primož Roglič, 77 metrów, a więc o 6,5 metra bliżej niż w pierwszej serii. Przypomnę tylko, że rozbieg został skrócony z 10 na 9 belkę startową. A więc pierwsza 20 już za nami. 9 po pierwszej serii, 88 metrów. Nasz najmłodszy uczestnik zawodów Pucharu Świata. Jak będzie teraz podczas skoku? Dobry skok powyżej 85 metra w wykonaniu Macieja Kota. Nie tak daleko wprawdzie jak Kim Ren, Elverum Sorsell, ale 85,5 metra. Taką odległość osiąga nasz reprezentant i popatrzmy, daje mu to w tym momencie drugie miejsce. A więc prowadzi Kim Ren, Elverum Sorsell, na drugim miejscu Maciej Kot. Mika Kauhanen, reprezentant Finlandii, który zajmował ex aequo z Maciejem Kotem 9. miejsce po pierwszej serii. Jak będzie teraz? Także dobry skok, ale bliżej niż Polak. Bliżej niż Polak. Przed linią punktu konstrukcyjnego lądował Kauhanen. 83,5 metra, a więc 1,5 metra bliżej niż Maciej Kot. Tym samym Maciej Kot w dalszym ciągu pozostaje na drugim miejscu. A na belce startowej jest już z numerem 8. 8 po pierwszej serii reprezentant Estonii Mats Picho. Kauhanen na trzecim miejscu. Dobry skok w wykonaniu reprezentanta Estonii. Niestety nie skoczył tak dobrze jak w pierwszej serii. Nieco powyżej 80 metra. Chociaż nie, nawet nie przekroczył 79,5. A to 8. zawodnik pierwszej serii. Przypomnę, pierwsza trójka na razie to Kim Ren, Elverum Sorsell, na drugim miejscu Maciej Kot, na trzecim Mika Kauhanen i teraz 7. po pierwszej serii reprezentant Norwegii Kenneth Gangnes. To na Państwa ekranach jeszcze Mats Picho. Ładny, daleki skok w wykonaniu Norwega. 88,5 metra w pierwszej serii. Teraz także lądował powyżej punktu konstrukcyjnego Średniej Krokwi. 87,5 metra i Kenneth Gangnes obejmuje prowadzenie. Maciej Kot spada na miejsce trzecie. Kim Ren, Elverum Sorsell na miejscu drugim. Zobaczymy. Mario Innauer. Rewelacyjny austriacki junior, który skakał w zawodach Pucharu Świata, Pucharu Kontynentalnego, ależ daleki skok, ale fatalny upadek. Nieprawdopodobnie to wyglądało, niezwykle daleko poleciał Mario Innauer. Natychmiast są przy nim ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na całe szczęście młody 18-latek z Austrii podniósł się, chociaż nie, coś z kolanem. Lewa noga wskazuje na lewą nogę. 93,5 metra, tak daleko lądował Austriak. Daleki, bardzo daleki skok, najdłuższy jak na razie w wykonaniu w tej drugiej serii i fatalny upadek przy lądowaniu. Zobaczmy raz jeszcze, ładne wyjście z progu Mario Innauera. Piękny, spokojny lot, spokojne prowadzenie nart i tutaj wylądował, odskoczyła mu, ach, i tutaj wygięło mu prawą nogę, lewa narta mu odjechała, wywrócił się do przodu, poleciał. Przypomnę, to Średnia Krokiew, ale tutaj zawodnicy mają prędkość na progu 80, przecież nieco ponad 70 km na godzinę, to jest bardzo szybko. Raz jeszcze. Mario Innauer, odskoczyła mu tutaj prawa narta, odjechała i tutaj go jeszcze przekręciło. Miejmy nadzieję, że nic temu sympatycznemu Austriakowi się nie stało. Jest Paweł Karelin już na rozbiegu. Co pokaże ten niezwykle utęskniony rosyjski junior? Jak daleko poleci? Dobrze, w granicach punktu K, w granicach 80-85 metra wylądował. Poczekajmy jeszcze na dokładny pomiar odległości. Dokładnie 85 metrów. Dodaje mu teraz trzecie miejsce i spycha Macieja Kota na czwarte. I teraz Andreas Wank, czwarty po pierwszej serii, 91 metrów. Taką odległość osiągnął Niemiec po fantastycznym skoku. Teraz także bardzo wysoko wyleciał na zeskok i kapitalny skok. problemy z lądowaniem. Niezwykle zadowolony Andreas Wank. Przepiękny lot. Zobaczmy teraz, jak wyglądało lądowanie tego skoczka. Tutaj pięknie wyszedł, bardzo wysoko nad zeskok, równo prowadzone narty. Tu był telemark, czy dotknął? Nie, nie dotknął, a więc zaliczone lądowanie na dwie narty bez telemarku. 91,5 metra. 91,5 metra i Andreas Wank powinien objąć oczywiście prowadzenie. 251,5 punktu. I poczekajmy, co pokaże teraz Łukasz Rutkowski. Ściskajmy kciuki za naszego zawodnika. Trzeci po pierwszej serii. Jak będzie teraz? Łukasz Rutkowski w powietrzu. Jest powyżej punktu K. Dobry skok Łukasza Rutkowskiego. Lądowanie z telemarkiem to bardzo ważne. Jakie będą noty za styl? 86 metrów. 94 w pierwszej serii. Najdłuższy skok. Wtedy miał problemy z lądowaniem. Teraz 86 metrów. Poczekajmy jeszcze. Teraz ten telemark także nie był tak do końca dobry. Drugie miejsce. Andreas Strolz już na rozbiegu. Co pokaże Austriak? Przypomnę, 92 metry w pierwszej serii w pięknym stylu. Jakoś bardzo odchylany do tyłu wystartował i słabo. To może go kosztować. Za bardzo odchylony do tyłu w tej pierwszej fazie. Zobaczmy. Nie nałożył się na narty odpowiednio. Tutaj zbyt duży kąt natarcia. Dopiero później odpuścił nieco narty. Poczekajmy na odległość. 86,5 metra. I to mu daje w tej chwili drugie miejsce. I Shohei Tochimoto. Tak, zobaczmy. Shohei Tochimoto. Wielka radość tutaj. Skocz ekipy niemieckiej. Shohei Tochimoto szybciutko wylądował. 93 metry w pierwszej serii. Jak będzie teraz w serii finałowej? Zobaczmy raz jeszcze skok wicemistrza świata z ubiegłego roku. Przypomnę, na pierwszym miejscu jak na razie Andreas Wank. Jeszcze raz zobaczmy lądowanie powyżej 85 metra. 87 metrów. Drugie miejsce dla Shohei Tochimoto. Na trzecie miejsce spada Andreas Strolz. A z wstępnych, nieoficjalnych wyników jak na razie na czwarte miejsce Łukasz Rutkowski, a więc mistrzem świata juniorów w sezonie, w tym roku to uśmiechnięty Heinz Kuttin, to jego podopieczny zdobywa tytuł mistrza świata juniorów, konkretnie Andreas Wank, 91 metrów w pierwszej serii, 91,5 metra w serii drugiej. Na drugim miejscu srebrny medal i wicemistrzostwo świata dla Japończyka Shohei Tochimoto. Zobaczmy teraz klasyfikację generalną. I tak jest. Wank pierwsze miejsce, Shohei Tochimoto drugie miejsce, Andreas Strolz trzeci i Łukasz Rutkowski na czwartym miejscu. 5 punktów stracił Łukasz Rutkowski do Maciej Kot na miejscu siódmym ex aequo z Pawłem Karelinem.